Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym przedstawić materiał na temat tak zwanego narzędzia Loop Tools, czyli narzędzia pracującego z pętlami krawędzi. Ten materiał nieszczęśliwie robię już po raz 11, proszę sobie wyobrazić, z powodu wcześniejszych problemów, które miałem z serwisem, z uploadem na YouTube'a. Nie zawsze to działało, nie zawsze wychodziło. Zobaczymy, jak będzie tym kolejnym razem. Aby przedstawić, na czym polega działanie narzędzia Loop Tools, należy je na początku włączyć. Dlatego wchodzę do okna z konfiguracją i na zakładce dodatków znajduję obszar, w którym zebrane są narzędzia edycji meszy. W tym obszarze mam jeszcze rozwinięty Inset Polygon, ponieważ robiłem przed chwilką tutorial o nim. Mamy także narzędzie o nazwie Loop Tools. Należy włączyć checkboxa po prawej stronie, aby było aktywne. Takie okna po włączeniu checkboxa mogę zamknąć i to narzędzie jest już dostępne. Aby pokazać, jak działa, na początku do sceny dodam sobie cube'a i tego cube'a lekko zmodyfikuję po to, aby można było pokazać, jak to narzędzie działa. Narzędzie Loop Tools pomoże mi w tej chwili te dwa cube'y połączyć taką specjalną rynną czy też tunelem, który jest na obu ścianach skierowanych ku sobie. Jednak aby to zrobić, na początku potrzebuję jednej ściany wciętej, a więc robię ekstruda. Wciskam Escape, aby pozostał wyekstrudowany obszar w tym samym miejscu, gdzie oryginał, a następnie wybieram menu W i Smooth. To powoduje mi, że ściana, która powstaje, jest troszeczkę zmniejszona w stosunku do oryginału. Tak samo zrobię z drugą ścianą. Naciskam teraz E, Escape, W, Smooth i już jest. I teraz takie dwie ściany mogę połączyć za pomocą bardzo prostej operacji, która w narzędziu Loop Tools nazywa się Bridge. Jak na początku warto powiedzieć, gdzie te narzędzia znajdę. Otóż pierwszym ich miejscem występowania jest menu operacji specjalnych, dostępne pod klawiszem W. Loop Tools lokuje się na samej górze tego menu w postaci takiej rozwijalnej listy poleceń. Oprócz tego mamy także możliwość naciśnięcia klawisza T i Loop Tools znajdzie się na samym dole listy narzędzi w postaci osobnego panelu. Każde z tych narzędzi ukryte jest pod przyciskiem, który naciskam, aby wywołać narzędzie. Natomiast istnieje obok nich po lewej stronie jeszcze taka strzałka, której naciśnięcie powoduje rozwinięcie danych opcji i mogę te opcje sobie ustawić tak, aby były obowiązujące przy następnym użyciu narzędzia. Jest to coś w rodzaju konfiguracji. Te narzędzia poza tym zapamiętają swoje ustawienia, jeżeli będę ich używał i modyfikował na panelu dolnym. No więc teraz wykonajmy operację Bridge i zobaczmy, do czego ona służy. Wybieram Bridge. No jak widać, utworzyła mi most pomiędzy obszarami. Teraz krótko na temat opcji. Otóż opcje lokują się tuż po wykorzystaniu tego narzędzia na panelu dolnym i tam mam coś takiego jak segment. Segment jest to oczywiście ilość segmentów, która jest tworzona pomiędzy łączonymi ścianami. Jeżeli zwiększę tę liczbę, to natychmiast zobaczę, że mam o wiele więcej ścian, a dodatkowo pojawia się ich wygięcie, tak jakby to był klej łączący oba te kuby. Ten klej pochodzi z interpolacji kubicznej, która każe krawędziom łączonym zakrzywiać się w określony sposób. Mogę wybrać sobie operację linear i ta interpolacja będzie powodowała, że dostanę połączone prostymi krawędziami dwie ściany. I teraz, jeżeli jest już ten kubik wybrany, to istnieje coś takiego jak strength, czyli siła oddziaływania tej deformacji. Mogę zrobić dosyć mocno przegiętą geometrię, przenikającą samą siebie, co jest niezbyt prawidłowe. Mogę także wygiąć te ściany na zewnątrz. Jest to bardzo sympatyczne działanie. Ten pasek, który jest tutaj nad strength, określa, ile procent musi mieć ściana, aby została automatycznie usunięta w przypadku, gdyby się ściany nakładały albo były bardzo malutkie. W większości przypadków można ten parametr zignorować. Mamy także coś takiego jak checkbox o nazwie Remove Faces. W tej chwili te ściany są usunięte, które były zaznaczone jako pierwsze, te, które połączyłem. Nie widać na nich kropki, są puste. Oznacza to, że zostały usunięte i robi to checkbox o nazwie Remove Faces. Jeżeli ten Remove Faces wyłączę, tak jak teraz, no to w tym momencie w widoku ścian pojawiają się kropki tam, gdzie były oryginalne ściany. I cała moja geometria jest zamknięta. Do tego korytarza z wewnątrz kubów nie mogę wejść. Remove Faces przydaje się do tworzenia objętości, która jest spójna wewnętrznie. Istnieje także parametr Twist. Twist oznacza skręcenie. Skręcenie objawia się tym, że wierzchołki, które są naprzeciwko siebie, nie łączą się bezpośrednio, ale z pewnym obrotem. Czasami sam modyfikator, czy też to narzędzie Bridge, myli się trochę i Twista wstawia bezpośrednio. Dlatego można skorzystać z tego parametru, aby odkręcić geometrię, która się zakręciła. Twist działa w obie strony. Mogę także mieć odwróconego twista
To jest tak, jakbym odwrócił wcześniej jedną z tych ścian o 180 stopni i wtedy zaczął łączyć. Dostaje troszeczkę inny efekt, jak widać, jest takie przełamanie ostre. Więc można kombinować w ten sposób, całkiem przyjemna rzecz. I to są w zasadzie wszystkie opcje, które dotyczą tego narzędzia Bridge w serii Loop Tools. Idźmy teraz dalej. Kolejne narzędzie to Circle. Aby pokazać, jak działa Circle, wstawię sobie na scenę dużą kulę. Teraz, gdybyśmy chcieli w takiej kuli wyciąć otwór, albo chociaż ustawić wierzchołki tworzące jakąś pętlę w idealnym kółku, to mamy możliwość skorzystania z kombinacji Alt-Shift-S. Jest to skalowanie specyficzne, ponieważ ustawia wszystkie wierzchołki na idealnym okręgu. Zwykły tryb edycji. Natomiast tego typu skalowanie ma pewną wadę. Otóż ono dość mocno deformuje geometrię kuli. Widać teraz, że te wierzchołki, które dostaje, nie są tak naprawdę wcale związane z jakimś takim wypukłym obiektem. One są raczej w zupełnie dziwny sposób ustawione. Gdybym chciał mieć troszeczkę lepsze przybliżenie dziury wyciętej na krzywej powierzchni, no to wtedy właśnie muszę zacząć korzystać z narzędzia takiego jak Circle. Zróbmy sobie taką dziurkę na przykład w tym miejscu, albo na przykład w tym. Proszę zauważyć, że wielkość tych ścian, planeów otaczających punkt jest różna. No i teraz po zaznaczeniu tego punktu naciskam Circle. Automatycznie, natychmiast to kółko powstaje dookoła mojego punktu. Gdybym zaznaczył wszystkie te wierzchołki, efekt byłby podobny. Z tym, że teraz mam trochę więcej kontroli nad tym, jak takie kółko wygląda. Po pierwsze, parametr Influence określa, jak bardzo deformacja zbliża nas do kształtu pełnego koła, jeżeli to oczywiście możliwe. Mamy także możliwość spłaszczenia tego koła, które tutaj powstało, albo nie, za pomocą checkboxa Flatten. Mamy także listę rozwijaną, w której jest Fit Inside i Best Fit. Domyślnie jest Best Fit. Best Fit oznacza najlepsze dopasowanie, a to najlepsze dopasowanie powoduje, że moja geometria kuli nie jest zbytnio zakłócona w tym miejscu, a więc dostaję kółko z takim wypukłym punktem w odróżnieniu od tego, co miałem tutaj. Ok? Jest to trochę inna sytuacja. Widać też przy okazji takie pewne skręcenie tych punktów, są w innych miejscach ustawione, o tym zaraz będziemy mówić. Więc jeżeli nie wezmę Best Fit, to mogę wziąć Fit Inside i wtedy, przepraszam, cała ta geometria próbuje się zmieścić wewnątrz kuli względem jej poprzedniego, oryginalnego kształtu. To jest bardzo fajna opcja, ponieważ w tym momencie ten mój okrąg, ta pętla nie wyjdzie poza mesza. Mamy także możliwość określenia promienia. Promień domyślnie wynosi 0, jeżeli go zaznaczę, to dostaje jakieś straszliwe deformacje. A to dlatego, że po prostu wyjechałem poza dozwolone granice. Jeżeli zmniejszę promień, to proszę zobaczyć, jak ta cała siatka próbuje się zmieścić wewnątrz oryginalnego mesza, stąd te deformacje. Ale manipulując promieniem, mogę spowodować, że to będzie małe kółeczko albo większe kółko. To jest bardzo fajna rzecz. No i mam jeszcze jedną opcję, taką jak regular. Regular powoduje, że długość krawędzi, która powstaje w tym moim kółku, jest wszędzie taka sama. Proszę zobaczyć, teraz mam długości krawędzi wszędzie te same, bo jest regular. Jeżeli go wyłączę, niektóre z nich mogą być krótsze. Tak to działa. Ok, no więc to jest opcja, czy też narzędzie Circle. Następne narzędzie to krzywa. I ta krzywa jest o tyle fajna, że warto by tutaj było zbudować trochę bardziej skomplikowany kształt. Weźmy sobie na przykład coś takiego jak stożek. Stożek, jaki jest, każdy widzi. I teraz tak. Ten stożek może być pocięty na różne sposoby. Na początku go potnę, tak aby można było z nim cokolwiek zrobić, za pomocą zwykłej opcji Subdivide, powtórzonej na przykład z 5 razy. I teraz, jak widać, to pocięcie nie jest zbyt szczęśliwe, ale to nie jest w sensie dla mnie istotne. No może zamiast stożka weźmy sobie walec. Walec jest nawet chyba jeszcze lepszy. I teraz, jeżeli podnę ten walec na przykład przez Ctrl-R, to mogę mieć niektóre krawędzie tego walca wąskie, a niektóre mogę mieć bardzo szerokie. No, niech to będzie na przykład tego typu krawędź. Ok. Coś takiego na przykład zróbmy. I teraz tak, ta moja bryła nie jest może jakoś szczególna, ale pozwoli pokazać mi, jak działa to narzędzie, które nazywa się krzywa. Otóż krzywa pozwala wstawić swego rodzaju obwiednie pomiędzy różnego rodzaju elementami. Zaraz to jeszcze sobie troszeczkę porozcinam, żeby to lepiej pokazać. Zróbmy na przykład coś takiego. Jeszcze jedno cięcie, momencik. No niech to będzie nawet
taka straszliwa rzecz. I tutaj jedna krzywa, tutaj druga. Teraz tak. Jeżeli bym chciał, aby te moje krzywe, które mam tutaj w walcu, czyli ta krzywa, ta i te wszystkie, zostały ustawione w obszarze, który rozciąga się pomiędzy tą krzywą a tą, tworząc taki jakby idealny stożek, no to nie mam prostego sposobu. Oczywiście służy do tego właśnie to narzędzie Carve, o którym chcę za chwilę powiedzieć, ale wyobraźmy sobie, że go nie ma. W tym momencie jestem skazany na jakieś ręczne edytowanie obwiedni pomiędzy jednym punktem a drugim, na przykład gdybym je połączył, no to teraz muszę kombinować z wierzchołkami, ustawiać je na tej właściwej linii za każdym razem. Coś takiego mógłbym próbować robić, gdybym nie miał tego narzędzia. I teraz, jak widać, niektóre z tych pierścieni muszę rozciągnąć, a niektóre muszę ścisnąć, przeskalować w głąb. To będzie miało za chwilę znaczenie. No więc prędzej czy później jakoś tam bym sobie poradził z tym, ale bo to była robota nieprecyzyjna, no i w zasadzie mało efektywna. Ok, coś takiego mógłbym zrobić. Jak widać, jest krzywa. Cofnę teraz tę operację. Mam nadzieję, że starczy mi poziomów cofania. Dobra, teraz jeżeli zaznaczę jedną z tych krawędzi, czy też tą pętlę, i tą, do której chcę dopasować wszystkie pozostałe krzywe, to wystarczy wcisnąć tylko to polecenie Carve i mam od razu zmienionego całego mesza. I można się zdziwić, ponieważ wszystkie krawędzie zostały jakoś tam dziwnie ustawione, no i zgodnie z tym Influence one się będą deformować w jeden lub drugi sposób. Ale możemy opanować tę sytuację, zaznaczając na przykład taki checkbox jak Boundaries. W tym momencie cała geometria zostaje zmuszona do zachowania tych krzywych oraz zewnętrznych części względem nich. Natomiast wszystko, co jest pomiędzy nimi, musi się ułożyć na jakiejś tam prostej linii. Mamy tutaj interpolację typu liniowa, kubiczna. Gdybym nie miał tych boundaries, no to liniowa wygląda w taki sposób. Widać, że te zewnętrzne pierścienie również się zapadły w siebie. A więc boundaries strzeże mnie przed tym, no i jednocześnie działa tak, że ustawia wszystko idealnie liniowo. Oprócz tego istnieją i również inne opcje tutaj, na przykład coś takiego jak Regular. Regular pozwala mi zachować idealnie równe odległości pomiędzy krawędziami. W oryginale one takie nie są. Istnieje także możliwość wpływania na to, w jakim kierunku się będą deformowały poszczególne krawędzie. Otóż teraz, jak Influence jest 0, to mam swoją oryginalną postać mesza. I teraz, aby te krzywe się ustawiły na takiej prostej linii, tak jak poprzednio, na takiej krzywej stożkowej, to niektóre z nich muszą się rozciągnąć, a niektóre muszą się przeskalować do wnętrza. To rozciąganie nazywa się kierunkiem jakby na zewnątrz, stąd przyrostek X, to jest coś takiego jak extrude. Dlatego mogę określić, żeby tylko takie krawędzie się ruszały. Cała reszta pozostanie bez zmian. Jeżeli teraz zmienię influence, to widać, że tylko te krawędzie, które się rozciągają, mają szansę się ustawić prawidłowo. Te, które musiałyby się ścisnąć, a więc na przykład ta krawędź, nie może tego zrobić. No teraz niestety muszę jeszcze raz wydać polecenie circle. No i teraz zobaczmy, co by było. Nie circle, przepraszam, tylko krzywa. Zobaczmy, co będzie, jeżeli teraz zmienię tą opcję z extrude only na indent only. Indent, czyli wcięcie. Teraz będę sterował tylko tymi krzywymi, czy tylko tymi pierścieniami, które muszą się zapaść. OK, do środka. Widać tutaj, że jakiś błąd nastąpił, ale jeżeli wezmę sobie none, to dostaję tak czy inaczej ładnie wygodzoną geometrię. I to jest narzędzie Carve. Bardzo fajne moim zdaniem. Ono przy okazji może pomóc do wyginania geometrii. Jeżeli usunę teraz ten model, jeżeli będę miał takie dwa cube, jak na poprzednim przykładzie, kiedy pracowaliśmy z bridge'em, no to w tym momencie można wykonać coś takiego. Pokażę to. Przekręćmy tę kostkę na przykład o 15 stopni. Tę również, może tak, Ctrl L. Tę także o 15 stopni. I teraz, jeżeli zrobię extruda z smoothem, i tutaj również extruda ze smoothem, za chwilę będę mógł pokazać, jak działałby ten myk z krzywą. Otóż teraz wstawię normalnego bridge'a tutaj. Ten bridge już mi dodał elementy. Stręcz niech wynosi 1, żeby się troszeczkę ładniej wygięły. No i teraz, gdybym chciał, żeby ten bridge nie był tak płasko pomiędzy kubami, ale żeby był wygięty w taki łuk, to wtedy właśnie przyda mi się opcja krzywe. Za chwilę to pokażę. A teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć o bridge'u. Jeżeli ustawię liczbę segmentów na 0, wtedy liczba segmentów będzie ustawiana automatycznie. I ona będzie zrobiona wtedy w taki sposób, aby istniały w miarę prostokątne czy kwadratowe ściany.
na podziale pomiędzy tworzonymi ścianami. Czyli jeżeli odsunę te kostki, dostanę więcej podziałów. Jak będą blisko, to będzie jeden podział. To jest automatyczne dzielenie na segmenty. OK, wstawmy sobie tych segmentów więcej, na przykład tyle. I teraz tę krawędź zaznaczę, przeciągnę do góry, na przykład do tego miejsca. I zaznaczę również tę krawędź i tę krawędź. I teraz za pomocą narzędzia krzywe mogę ładnie ustawić krawędzie, które są pomiędzy nimi. Proszę bardzo, mam już odpowiednie wygięcie. Ewentualnie jeszcze krzywizna jest w stanie mi tutaj podeformować troszeczkę, żeby stuningować całość. Bardzo fajne. Kolejnym narzędziem z serii Bridge są narzędzia do spłaszczania geometrii. Dodajmy sobie cylinder. Teraz ten cylinder troszeczkę porozcinam, żeby miał nieco więcej geometrii, na przykład tak. I teraz tak. Narzędzie, które zajmuje się spłaszczaniem, działa na różne sposoby oczywiście. Jeden z tych sposobów jest zależny od widoku. Zaczniemy od niego. A więc w opcjach tego narzędzia ustawię, że widok ma być view. I teraz, jeżeli użyję tego narzędzia w takim widoku, no to mój walec zostanie spłaszczony brutalnie, tak jak dotknąłby powierzchni ekranu i się do niej przykleił. Widać, jak to wygląda. I teraz view jest tutaj tym czynnikiem wyzwalającym deformację. Jeżeli wezmę i ruszę delikatnie influencem, to znowuż mam nowe spłaszczenie w kierunku widoku. OK? Jakbym nie spojrzał, zawsze się będzie mój mesh spłaszczał na wprost widoku, co prowadzi nieraz do tragicznych deformacji. OK? Niemniej jednak, dopóki tego narzędzia nie zastosuję, nie zrobię czegoś innego, to ono resetuje poprzednią pozycję i wraca do takiego czystego mesha, a dopiero później robi nową deformację. Teraz inne rodzaje to jest coś takiego jak normal, czyli taka jakby uwspólniona powierzchnia normalna po śledzeniu wszystkich innych normalnych, pokazuje mi kierunek tej deformacji, ewentualnie best fit. Best fit to jest coś na zasadzie wagi, a więc jeżeli powierzchnia w pionie jest większa, to ona będzie miała większy wpływ na tą powierzchnię, która powstaje po spłaszczeniu. Oczywiście wpływem czy też influencem możemy decydować, jak bardzo ta deformacja nasz mesh deformuje. Całkiem fajna sprawa. Teraz następne narzędzie za jednym zamachem możemy opowiedzieć na przykład coś takiego jak Relax. Relax jest to opcja, którą też łatwo jest pokazać na takim dziwnym, pociętym obiekcie. Jeżeli będę miał niektóre z tych krawędzi tutaj mocno zdeformowane, na przykład te będą przeskalowane mocno do środka, tu będę miał jeszcze ze dwa rozcięcia, no niech sobie będą, tutaj też jedna z tych krawędzi będzie rozciągnięta, to wtedy zaznaczenie na przykład takiej pętli z krawędzi i wciśnięcie przycisku Relax będzie powodowało, że te moje wierzchołki, które na tej krawędzi są, automatycznie, przepraszam, się ustawią w taki wygładzony sposób. Dostanę taką ścieżkę lekko wygładzoną. No najlepiej chyba to pokazać w ten sposób. Naciskam Relax i widać, że wytopiły się te wierzchołki jakby tak na ciepło. Ustawiły się troszeczkę ładniej. Jest to opcja podobna trochę do Smooth, ponieważ jeżeli wezmę sobie menu operacji specjalnych i polecenie Smooth, to również mam tego typu deformację. Oczywiście tych kroków Smootha trzeba wykonać więcej, ale jest to trochę inna deformacja. Troszeczkę inaczej się deformują, dlatego że to wytapianie dotyczy wszystkich wierzchołków zaznaczonych, łącznie z tymi, które są tuż obok nich, tak jakby. No, że moja bryła może się stopić. Proszę zobaczyć, jeżeli zaznaczę wszystkie wierzchołki, dam Smooth, to wtedy dostaję takie wygładzenie, jakieś dziwne. To jest operacja Smooth, ta zwykła. Natomiast jeżeli wezmę sobie opcję Relax, to dostaję coś zupełnie innego. To narzędzie próbuje w pewien sposób zachować kształt mojej bryły, a jednocześnie wszystkie wierzchołki jakoś tam przesunąć i jakoś wygładzić. Tam, gdzie były trójkąty, dostałem oczywiście mnóstwo błędów, ale tak czy inaczej w pewnych sytuacjach tego typu wygładzenie może się przydać. Zróbmy może tak, że odznaczę górę i dół. One powodowały problemy. I teraz wezmę Relax po raz kolejny. No i teraz mam zupełnie inną geometrię. Jest dosyć ciekawa. Teraz opcje, które tutaj są, to jest oczywiście interpolacja kubiczna albo liniowa. Nie ma tutaj wielkiej różnicy. Mamy także coś takiego jak możliwość zaznaczenia teraz, zaznaczenia tych wierzchołków, które mamy i pracy na tym zaznaczeniu, albo równoległa. No widać, że to zajmuje dużo czasu policzenie. Być może cały ten skrypt się wysypie, ale nie. Dostałem ładniejszą deformację. Mogę także określić przy takim zaznaczeniu, ile kroków, jakby ile iteracji, ile powtórzeń wykonam podczas tej operacji wygładzania geometrii. No i to powoduje mniejsze lub większe deformacje. 25 to jest max. Trwa już dosyć długo,
nawet na dość szybkiej maszynie, jakiej używam. No i dostajemy tego typu rzeczy. Przy tej okazji widać, że nie wszędzie działa to prawidłowo. Jeżeli chciałem tak dziwnie zdeformować swoją bryłę, to jest idealny rodzaj narzędzia. Natomiast jeżeli czasami takie artefakty pojawiające się deformacje nam nie odpowiadają, to można próbować, no przede wszystkim cofnąć, a później posortować wierzchołki. To narzędzie zależy od kolejności wierzchołków w jakiś tajemniczy sposób. Jeżeli wcisnę Ctrl V, wydam polecenie Vertex Sort, czyli sortuj wierzchołki, no to wtedy działanie tego Relax może być zupełnie inne. Dobrze, zapodajmy w takiej postaci, w jakiej jest. Poczekamy chwilę i prawdopodobnie będzie tutaj jakaś dziwna rzecz. No, widać, że wyszło troszeczkę inaczej. Nie uniknąłem mimo wszystko deformacji, więc to narzędzie nie działa tak doskonale, jak mogłoby. Dla przykładu zróbmy jeszcze jedną rzecz na zwykłym cylindrze, pociętym tylko troszkę w tej płaszczyźnie. Jeżeli teraz zrobię operację Relax, to dostanę jakiś taki dziwny walec, takie nie wiadomo co. Widać, że się zapadł wierzchołek i w ogóle do niczego to nie jest podobne. Jeżeli cofnę i posortuję wierzchołki przez Vertex Sort, no to ten Relax generuje mi zupełnego śmiecia. Więc widać, że kolejność wierzchołków ma wielkie znaczenie dla tego modyfikatora i jakoś w tym momencie mu nie służy. Dobra, ostatnia rzecz, która została do omówienia, czy też kilka ostatnich, to są narzędzia, które nazywają się Loft. No i zostało jeszcze jedno o nazwie Space. Omówmy na początku narzędzie takie jak Loft. Jest to fajne narzędzie, które pozwala szybko wygenerować dosyć ciekawą geometrię. Na przykład, załóżmy, że mam na scenie kilka kółek. Taki cyrkel. Ten cyrkel ma 32 wierzchołki i mogę ustawić go w przestrzeni, jak chcę, na przykład o, w tego typu miejscach. Ok, jakoś tak na przykład. No i teraz, gdybym chciał, aby pomiędzy takimi kółkami przechodziła jakaś geometria, to musiałbym tą geometrię jakoś zbudować. No i sposób na to nie zawsze jest prosty. Weźmy sobie jeszcze tak, ustawmy. Ok. Teraz, jak zaznaczę wszystkie te kółka, to geometrię między nimi mogę poprowadzić bardzo szybko, używając narzędzia Loft. Po prostu klikam i mam zrobione. To, co jeszcze mogę ustawić, to jest podobna rzecz jak w przypadku narzędzia typu Bridge, no bo to jest tak naprawdę bridge pomiędzy dwiema pętlami z krawędzi. Przede wszystkim ilość segmentów. Jeden segment oznacza zwykłe połączenie ścianami, ewentualnie liczba będzie dobierana automatycznie, zależnie od długości krawędzi na tych pierścieniach, które łączyłem. Mamy także deformację, z tym, że deformacja tutaj określa odległość pomiędzy poszczególnymi wstawianymi pierścieniami z krawędzi definiującymi segmenty. No i mamy także możliwość zapętlenia, czyli koniec łączy się z początkiem, akurat teraz nie wyszło to najlepiej. Okay. Mamy także możliwość usuwania ścian, jakieś przekręcenie przy tym łączeniu, co generuje całkiem fajny kształt. Oczywiście można także odwrócić wcześniej płaszczyznę, także dostajemy w zasadzie to samo, co przy narzędziu Bridge. Ale Loft jest bardzo fajny i przydaje się do generowania różnego rodzaju rur przechodzących przez konkretne, określone miejsca. To, co nam zostało do omówienia, to już ostatnia rzecz, mianowicie Space. I to chciałbym pokazać na przykładzie dość skomplikowanego modelu, jakim jest litera. Weźmy sobie kawałek tekstu, wstawmy, obrócę go może, żeby w pionie stał i wpiszmy sobie małą literkę A. Ta literka to jest zwykła krzywa, w związku z tym, jeżeli wejdę do trybu edycji, to mogę najwyżej napisać inną literkę. Ale jeżeli skonwertuję ją na mesza, wtedy będę mógł z nią pracować tak, jakby to był normalny mesz. Konwersja zaczyna się przez wciśnięcie klawiszy Alt-C i wybieram sobie mesz to krzywa. Znaczy, zrób mesza z krzywej albo z tekstu. I teraz, jeżeli wejdę do trybu edycji, okazuje się, że ta litera została przekonwertowana na mesza, ale wygląda wręcz fatalnie. Niewiele można z nią zrobić, ponieważ składa się z samych trójkątów. Zaznaczenie krawędzi działa tylko tam, do tego miejsca, do którego Blender wie, że jakieś trójkąty nie mieszają mu za bardzo w geometrii. No i teraz, aby ogarnąć tego typu kształt, należałoby usunąć przede wszystkim wszystkie wewnętrzne krawędzie, a te zewnętrzne, które są, połączyć ze sobą tak, aby powstały ładne czworokąty. Jest to mnóstwo pracy, robiłem to kiedyś ręcznie i nikomu, szczerze mówiąc, nie polecam. Żmudno i męczące. Więc zróbmy inaczej. Na początku zaznaczę krawędzię zewnętrzną, czy też krawędź zewnętrzną, mogę to zrobić ręcznie, ale lepiej by to było zrobić w trybie krawędzi przede wszystkim, następnie klikając z prawym klawiszem myszy i wciśniętym altem shiftem nie jest to dobry sposób, jak widać, za dużo roboty. Zresztą tu można się gdzieś pomylić. A więc jest inny sposób. Można zaznaczyć wszystkie zewnętrzne krawędzie za pomocą operacji Select z menu i wybrania opcji Non-Manifold, czyli wszystkie nietworzące powierzchni. Momentalnie mam zaznaczone wszystkie krawędzie. Teraz odwracam zaznaczenie za pomocą Ctrl-I
i mam zaznaczone wszystkie krawędzie wewnętrzne i bez żenady je usuwam. One są oczywiście złe. Teraz to, co mi pozostało, to zbudować prawidłową geometrię, a więc mogę połączyć wierzchołki tak, aby powstały ściany, ale nie muszę tego robić, bo już znam narzędzia takie jak Loop Tools. A więc zróbmy to za pomocą Loop Toolsa. Na początek zaznaczam wierzchołki, które chciałbym, aby były połączone bez tej ostatniej krawędzi. Następnie naciskam polecenie Bridge, no i teraz trzeba je troszeczkę stuningować. Mam tutaj twist bardzo duży, więc tego twista troszeczkę zmodyfikujemy. No i już mam siatkę elegancko połączoną. Jest nieco za dużo segmentów, więc zostawię sobie tylko jeden. Teraz połączmy te wierzchołki, które są tutaj, z tymi, które są tutaj. Znowuż naciskam Bridge. Poprzednie ustawienia są w porządku, a więc to już można od razu zaakceptować. I teraz łączymy w ogonku ostatnie elementy. Cyk. I Bridge. No już mam podstawę połączoną. Teraz pozostaje mi tylko dokończyć i załatać niektóre dziury, więc tutaj musimy dodać ścianę. Tu trzeba dodać ścianę, ale nie mam wierzchołka, a więc muszę podzielić tę krawędź na jeden wierzchołek, później drugi i trzeci. Trzy podziały muszę wstawić. Zwykły subdivide robi tylko jeden podział, ale mogę wziąć ten jeden podział, a następnie zwiększyć ich ilość do trzech. Mam już trzy wierzchołki. Ten przesunę do góry trochę, ten trochę do dołu, ten do góry. No i teraz mogę zwyczajnie połączyć te krawędzie, tworząc zwyczajną geometrię. To już muszę zrobić ręcznie, chociaż założę się, że można byłoby znaleźć jeszcze jakieś narzędzie, które by w tym pomogło. Tutaj jeszcze jeden subdivide. Widzę, że od razu została zapamiętana liczba 3. Potrzebny jest tylko jeden wierzchołek wstawiony troszeczkę niżej. W ten sposób zamknę geometrię i spowoduje, że zaraz będzie można pracować dalej z tą literką, bo to jeszcze nie jest koniec. Zaraz będę chciał pokazać, jak działa narzędzie, które nazywa się Space. Widać tutaj, że wierzchołek, który wstawiłem, jest niepotrzebny, a więc go usunę i połączę powstałą dziurę, tak jakby to miał być zwykły czworokąt. Teraz jeszcze został ogonek. W porządku. Teraz muszę spojrzeć, czy nie ma gdzieś jeszcze jakichś trójkątów. Te trójkąty muszę wyeliminować, aby nie psuły mi geometrii. No i widzę, że jeden jest tutaj po środku. A więc można, nie przejmując się, usunąć ten wierzchołek i połączyć powstałą dziurę, tak aby był zwykły czworokąt pomiędzy nimi. To nie psuje mi zbytnio krzywizny tej literki. No oczywiście jest tam różnica, ale nie taka, żebym się musiał nią martwić. Dodam tutaj jeszcze jedną krawędź. I teraz tak, to co robi polecenie Space, to jest operacja, która polega na tym, że na takiej krawędzi wierzchołki, które na niej leżą, mogą zostać rozłożone równomiernie. To znaczy, że nie będzie tej dużej krawędzi w tym miejscu i w tym, tylko ta przestrzeń między wierzchołkami się zmniejszy, ale pozostanie ustawiony w miarę ten sam kształt całego modelu. Żeby to pokazać, zaznaczam na razie krawędzie tą i tą. Odznaczę te, których nie chcę na razie zmieniać. O, zrobimy tylko to miejsce. I teraz naciskam guzik Space. No i widać, że nastąpiła jakaś straszliwa pomyłka, kaszana i tak dalej, więc cofnę. Dodam jeszcze jednego lupa, rozcięcie po środku. Tak samo zrobię tutaj. Po to, aby można było troszeczkę lepiej się jakby określić w stosunku do tego, które krawędzie rzeczywiście powinny się zmieniać. Weźmy jeszcze raz narzędzie Space. No i widać, że nie za dobrze to działa. Zaraz zobaczymy, czy można coś tutaj zmienić. Można. Opcja Parallel załatwia sprawę, ponieważ Selection było niezbyt dobre. No i teraz ruszając ewentualnie Influence'em mogę określić, jak bardzo one się rozkładają, jak bardzo się skręcają. Pomaga mi to ustawić równomiernie na całej literce sytuację. OK? Na przykład w ten sposób. Teraz robię podobnie dla krawędzi, które są na brzuszku tej litery. Zaznaczam tylko te, które chcę ruszyć. OK. W pewnych przypadkach również te środkowe mogę zaznaczyć. Zobaczymy, jak teraz zachowa się Space. Widać, że działa. Chcę, że ten influence być może jest za duży. No i trochę pozwala mi ruszać tą moją literę, ale nie jest to najlepszy wynik. Sprawdźmy teraz, jak działa Selection. Widać, że Selection deformuje trochę za bardzo, więc prawdopodobnie zaznaczę jeszcze te. Zobaczymy, co będzie. Troszeczkę eksperymentuję tutaj jakby, ponieważ wynik końcowy w tym momencie jest trudny do przewidzenia. W poprzednio nagrywanych tutorialach wychodziło to znacznie lepiej, no ale w tym momencie jest tak, jak jest. Zostanę jednak przy tym Parallel. Teraz zwiększamy Influence, no i widać, że jakoś się ta moja
litera ustawia. Jeszcze spróbuję zrobić coś z tym brzuszkiem. Ponieważ zależy mi na tym, żeby te odległości były ustawione w miarę równomiernie. Pojedźmy w ten sposób. O, i to już jest to, o co chodzi. Widać, że tu na górze jest bardzo ładnie. Weźmy jeszcze te krawędzie. I teraz proszę zobaczyć, mam wszędzie te same odległości między wierzchołkami. I to jest to, o co chodziło. Super sprawa. No i załatwia bardzo wiele problemów edycyjnych. Gdybym to jeszcze dał kilka rozcięć, to dostaję w miarę równomiernie przygotowaną geometrię litery A. I to jest elegancki mesh. Bez tego straszliwego, trójkątnego czegoś, co dostałem poprzednio. Ok, to są wszystkie narzędzia z dziedziny Loop Tools. Jest to już 11 materiał. Mam nadzieję, że ostatni z tej serii, przynajmniej z tego jednego narzędzia. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia.